Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Neverwinter Nights 2. Jak ostatnio dostaliśmy w końcu we władanie twierdzę na rozstajach, na rozstajach. To samo. No i tak, musimy coś zrobić, żeby... Kurczę, mam tylko 50 tysięcy. Musimy coś zrobić, żeby przygotować się do wojny. No i jednym z tych rzeczy będzie tu widla. Musimy coś wybudować. Okej, oczyściliśmy teren, roboty jest mnóstwo. Tak, aby móc prowadzić pracę, musimy dostać pieniądze. Powinienem w końcu nakarmić ludzi, a jeżeli chodzi o ilość potrzebnych materiałów, nie będzie tanio. Ale są dobre wieści, bo Sir Neval formalnie zlecił pracę nad projektem, ale Arnasher będzie partycypował w kosztach. Reszta opłat będziesz jednak regulować ty. Nie będę mógł zbudować, nie zostanę złota. Aha, Nasher dał mi trochę złota, żeby pomóc. Ile dał Nasher? Nie wie ile Nasher dał. Okej, jak wygląda sytuacja na dziedzińcu. Trzeba wznieść kilka budowli i... Okej, co trzeba w warowni samej zrobić? Przez 10 lat działa na działanie żywiołów, konstrukcja większości komnat, wiele do życzenia. Aha, i sporo komnat jest zamkniętych, bo... się nie nadaje do mieszkania. Trzeba sprzątnąć gruz i przeprowadzić pracę. No dobra. Fortyfikacja? Rozległe prace. Najbardziej czasochłonne nasze mury zależy, że nie zdołają powstrzymać kobolda uzbrojonego w nóż stołowy. Bym się kłócił, no ale dobra. Koboldy są małe, prześlizgną się przez dziury. Ha. Czyli okej, okay. Mury zajmują trochę czasu. A wokół warowni? Musimy polepszyć szlak. Aha, czyli drogi, most i kilka innych rzeczy. Okej, nie mam więcej. Chcę coś odbudować. Czyli dostałem 70 tysięcy od Nashera. Może być. To w sumie drugie tyle ponad, co ja mam w tej chwili. Niech pomyślę. W pierwszej kolejności chyba chciałbym sklep. Nie sklep, tylko. Chociaż nie, nie, sama warownia. Myślę, że... Trzy kompleksy pomieszczeń. Możemy związać z apartamentem, naprawą i ulepszeniem biblioteki i czyszczeniem innych w zachodnim go skrzydła. Każde 15 tysięcy. Dobra, najpierw apartament. Dobra, poszedł zbierać ludzi, a idziemy najpierw do Kany. Generalnie powinno zawsze się porozmawiać. Widel, Kana i to jest taka jedna runda działań. Z tego co kojarzę. O, kapitanie, Kana. Służba pod twoimi rozkazami to prawdziwy zaszczyt. Ta forteca... To dla ciebie godna nagroda. Długo przyszło mi czekać, aż oddam swe ostrze na służbie. Przyjrzę czysty policzek. Nadszedł już kres mojego oczekiwania. Okej, to również zawsze dla mnie współpracować z tobą i z resztą. Zbytek skromności. Jesteśmy okrętem, za którego ruchy odpowiada wiatr. Ty
Jesteś tym wiatrem. Wiele jeszcze pozostało do zrobienia. Samą odbudową warowni może zająć się mistrz Widl. Bardzo ważne jest też jednak szkolenie szarych płaszczy, którzy będą obsadzać odbudowane blanki. Dzięki odpowiednim nauczycielom kilka osób można wyszkolić bardzo szybko. Sir Neval obiecał nam jednak przysłanie wkrótce 500 zbrojnych. Wraz z rozwojem warowni rosnąć będzie też liczebność twoich wojsk. Musimy więc zacząć od podstaw i zmienić tych rolników oraz pasterzy w wojowników. Okej. Co poza szkoleniem? Kilka rodzin rolniczych będzie oczekiwać ochrony ze strony miejscowej warowni. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednich latach. Od zdobycia warowni na rozstajach przez Króla Cieni prawdziwą plagą tego odcinka Wysokiego Traktu są bandyci. Otrzymaliśmy prawo do pobierania myta od podróżujących traktem kupców. Dopóki jednak drogi nie będą bezpieczne, poborcy tych opłat zastaną puste szlaki. Kupcy wolą nawet dłuższą podróż, byle była bezpieczniejsza. No i oczywiście przynosiła zyski. To wszystko jest jednak uzależnione od tego, czy wyszkolisz swoje szare płaszcze na zdolnych wojowników. Okej, coś jeszcze? Podczas twojej nieobecności będę wypełniać wydane mi wcześniej przez ciebie polecenia. Po odpowiednim wyszkoleniu ludzi wzrośnie liczba spraw, do których będzie można ich wykorzystać. Wraz ze wzrostem liczby naszych żołnierzy będę też potrzebować więcej zdolnych sierżantów do nadzoru nad wojskiem. Jeśli ich dla mnie znajdziesz, to będę ich szkolić i przydzielać do różnych zadań. Podejmowane tu przez ciebie decyzje mogą mieć duży wpływ na płaszcze i mieszkańców tej krainy. Po jakimś czasie Lord Nasher będzie miał z pewnością bezpośrednie polecenia dla twoich ludzi, ale na razie to ty wydajesz im rozkazy. Okej, wszystko dobrze. Czyli to tu jest szary płaszcz, kasawir, won kasawirze, nikt nie chcecie to. Unkus. Musimy wygonić Unkusa, on jest zły. Okej. Tak jest, nie będzie funkcjonować. Nie chcę tu mieć złodziei i innych ziomów. Nie ubijemy tego, nie. Okej, raport. Co tutaj mamy? Upłynęło 0%. Trzymanie warowni. Mam złoto. Dochodu nie mam, rekrutów nie mam. Kupcy 10, chłopi 5. To wszystko jest takie sobie. Okej. Chcę... Okej, chcę zorganizować. Ludzi. Mam wiele ludzi i wiele spraw, przy których możemy je wykorzystać. Szkolenie, patrolowania ziem... traktów i ziem... Aha, mam dwa różne patrole. Okej. Potrzeba więcej ludzi. Nakaż rekrutowanie nowych szarych płaści. Najlepszych i najzdolniejszych. I chcę tylko najlepszych i najzdolniejszych. Okej, wyposażenie jest dziadowskie. Okej. A wymagania to są tylko najlepsze z najlepszych. Nie chcę zmieniać wymagań. Mówię o czymś innym. Z okolicznymi ziemi. Okej. Raport. Nie jest napisane jakie szkolenie. Ale chcemy najsilniej, najlepszych ziemów, jakich mamy. I to jest, nam powinno wystarczyć. Okej.
O, Gajwen. Dobrze ci mieć w warowni. Ale go nie obchodzi warownia. Aha. Okej, okay. Czyli on chce się ze mną dzielić swoją wiedzą, bo go znalazłem kilka razy. Okej, okay, a co mi powiesz o mapach? Możemy dzielić mapę przemierzalnych krajów i znaleźć następcę. I majorowe logoterne, takie jak Luskan. A co o sobie mi powiesz? Gavin nie jest osobą, która opowiada historię. Gavin słucha i zapamiętuje. Wiele tam więc kryje się w mojej głowie. To Litidzi by się tobą zainteresowali. Jedyne jest na tej mapie. On mi dał swoją mapę, czy co? Nie wiem. Sama piwnica. O! Teraz co? Okej. Okay. Coś mi się pomyliło. O, siema, konstrukt, warsztaty. Konstrukt. Grob Norman dla ciebie coś. Takie tam. Chciałem prosić o przysługę. Ciągle słyszę o tej całej księdze Yltgazar, która, jeśli dobrze pamiętam, zawiera kilka fascynujących rozdziałów o sztuce tworzenia golemów. Mhm, czyli? Gdybym ją dostał w swoje ręce, może dzięki niej moglibyśmy usprawnić konstrukta. To znaczy, jest na chodzie i wygląda na zdrowego, jak na golema. Ale moja wiedza na ich temat jest ograniczona. Może w tej księdze znajdę coś, co przeoczyłem i co mogłoby mu pomóc. Mhm. Okej, okay, brzmi nieźle. Dokładnie. Cieszę się, że się zgadzasz. Już się zaczynałem martwić, że to jeden z tych moich kiepskich pomysłów. Okej. Okay. Oczywiście, pytaj śmiało. Zawsze jestem gotów odpowiedzieć. Okej, okay, mam nowe części do konstrukta. Daj mi spojrzeć. Ojej, tak, to powinno się nadać. Zobaczmy, co uda mi się z tym zrobić. No dobra. Chyba przydałoby się więcej, ale to dobry początek. Dałem mu chyba tą wodę. Oczywiście, pytaj śmiało. Zawsze jestem gotów odpowiedzieć. Nie, nic nie ma. Ach tak, zaiste. No dobra. Półka na mikstury. Nie podnoszę tego. Krystal. Krystal? Krystal, mój przyjaciel pająk. Siema. Natomiast jak ciebie jego w podróży. Aha, Krystal mnie śledził. Oczywiście, że możesz tu zostać. Mam dużo miejsca dla przyjaciół, a duży wielki pająk się bardzo przyda. Chyba cię zabiję. Nie, no to byłoby przykre. Możesz tu zostać. Jestem dobry. Macha na mnie szczękoczułkami. Nic nie ma. Co to jest? Krąg przywołań. Będę mógł kogoś przywołać. Sługus wilka. Krystal później da mi prezent, jak będę dla niego dobry. Ja, czyli tutaj nic się nie zrobi. O! Książka, nie zauważyłem. A, tylko taki. Dobra. Kwara, z tobą nie gadam. Nie, nie zrobi się. Nie ma mowy. Miszka tego nie otworzy. Zielony wazon. Okej, okay, a co to była za miejscowa, która tam mi się odsłoniła? Aha, no dobra, bo ta miejscowa istnieje, ale jeszcze jej nie odblokowałem.
Spoko, no dobra. Czyli raz, dwa, a potem jeszcze trzy inne miejscówki. No spoko, dobra. Widel, masz mi jeszcze coś do powiedzenia? Okej, okay. Kolejna rzecz. Najpierw odbuduję całą warownię. Okej, okay. Chcę coś odbudować. Sama warownia. Biblioteka, zachodnie skrzydło. Okej, okay. tyle pracy. Zrobimy wszystko, co możemy tutaj, a potem pójdziemy, gdzie mieliśmy pójść? Do tego starożytnego miasta. Posągi oczyszczenia. Tak. Kana, masz mi coś do powiedzenia? Raport. Okej. Okay. Taki jest raport. Mają podstawowe ćwiczenie, a rekrutują najlepszych, jak się da. Dochód, no 2%, czyli 50 w sumie takich tych. Okay. Służą w garnizonie, siły patrolować. A nie, dobra, nie, nic tutaj nie ma do zrobienia. Tutaj byłem. W którą stronę powinienem pójść? Tam. Zachodnie skrzydło. Okej, okay, tu nic nie ma. Też nic nie ma. Nic nie widzę. Okej, okay, czemu nagle tu się zrobiło to 30 klatek, jak tak się oddalam? Ciekawe. O, kiedy idę jest 30. Miasto Luskan, Waterdeep. Ale klucz do warowni na rozstajach. No to jest ciekawe, nawet jak przybliżam maksymalnie to z 30 klatek, tylko kiedy idę. Dziwne. Tego jeszcze nie otworzę. Komnata wojenna, jo. Ale tutaj, chyba to mogę otworzyć. Torba przechowywania. I to jest prawdziwa torba przechowywania. Która zmniejsza o 100% ciężar. Nie, żeby była mi aż tak bardzo potrzebna. Te magiczne torby są dobre. O, czy się stało? Okej, okay, dobra, tu jestem. Nie, żeby to było jakieś tak super potrzebne, no ale jak znajduje się dużo śmieci ciężkich, tak jak zbroja płytowa, czy miecze dwuręczne, coś w tym stylu. Jak się znajduje dużo broni, to mimo wszystko jest przydatne. Okej, okay, budowa zakończona. Chcę coś wybudować w samej warowni. Bibliotekę. 30 tysięcy mi zostanie. Okej, okay, Aldanon się będzie cieszył. I potem, jeżeli starczy mi czasu, to odbuduję... Co ja odbuduję? Odbuduję zbrojownię. Aldanon Sand, biblioteka. Raport. No, w odpowiednio dużej grupie potrafią pokonać jednego przeciwnika. Nieźle. Jaki jest raport? Średnie ćwiczenie. Zrobimy, żeby ćwiczenia były najlepsze z najlepszych i wtedy będziemy mogli sobie szkolić każdego, kogo nam się podoba. Znaczy przyjmować każdego, kogo się podoba. Dobra. Porozmawiajmy sobie z Aldanonem. Na pewno ma coś ciekawego do powiedzenia. Zabójcza chmura. Nie, to są tylko wielkie czary umysłu.
wygnanie, śmierć nieumarłych. Co? A, dobra, to są takie bardziej przydatne przywołanie istoty 9. Ciche śmierci Bractwa Zabójców, zwoje Nether, kontrola nad nieumarłymi. Dobra, Aldenon, masz coś do powiedzenia? Dobrze cię widzieć. Daj, dobrze wiedzieć, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, że udało ci się oczyścić tę komnatę. Położono nam tu pod gruzem niewiele tekstów, ale były one wyjątkowo rzadkie. Okej, mam do ciebie kilka pytań. Nie, nie mam do ciebie żadnych pytań. Myślałem, że coś się zmieni. Tak powinienem posprzedawać wszystkie śmieci, które mam, bo tego mam naprawdę dużo. Ile? 5%. 5%? Czyli to nie jest 2% za każdym razem. Czyli? No nieważne. Nieważne, ile tych kroków jest. Jest ich wystarczająco dużo, że odbuduję w tej chwili samej warowni. Aha, nie muszę już nic warowni. Okej, okay. Na dziedzińcu. Kuźnia, sklep. Kuźnia. To jest pełno chodzenia w tą i w drugą stronę. Trochę wkurzające jest to, że nie ma za bardzo... Nie są obok siebie, no ale to zmiana lokacji wpływa jest na... Jest pewna oj, sprawa, która wymaga twojej uwagi, kapitanie. Chcę się z tobą widzieć tak... Spotkanie z tobą to przyjemność. Cieszysz się sporą sławą, więc postanowiliśmy trochę ci się ponarzucać. Widzisz? Pragniemy podążyć twoimi śladami i zostać łowcami przygód. Zebraliśmy środki i wyposażyliśmy się. Teraz już brakuje nam tylko misji, która da nam złoto i bogactwo. Masz rację, bracie Maxilu. Masz więc dla nas jakąś pracę? Nie chodzi tylko o to, Dejredzie. Okej, okay, coś tu jest chodzi nie tak. Też przecież o uczynienie z krain bezpieczniejszego miejsca. Jak dla mnie, za dużo złego się ostatnio dzieje. Wysłanie ich w świat nie wydaje mi się dobrym pomysłem. Nawet podczas naszych pierwszych przygód miałem rozsądniejsze palce, niż oni mają głowę. Zgadzam się z tą, Kelger. Okej. Okej, Kano, czy ci łowcy przygód mogą się nam przydać? W pobliżu Port Last usłyszałam plotki, że Laskańczycy coś kombinują. Gdybym miała jakiś ludzi na zbyciu, posłałabym ich do zbadania. Słyszysz? To dopiero przygoda. Ruszajmy więc na wysoki trakt. To tylko plotka, być może bezsensowna. Chwila. Zadbajcie o odpowiedni prowiant na tę podróż. I nie przejmujcie się. Dotrzemy do sedna tej sprawy. Obawiam się, że wysłaliśmy tych biednych głupców na niebezpieczną przygodę. Okej, nie przeszkadza mi to. Kana. Podrzutem troszkę gary... O, Tor jest uwięziona w Neverwinter. Aha. Każe mi ją zabić. Aha. Co tam sądzisz? Dobra, mogą się przydać. Bo w sumie luskanie też nie jest zbyt bezpieczne. Okej, jaki jest raport? Ćwiczenia są już dobre, ale jeszcze nie tak dobre, jak mogłyby być. Okej, jak się uda, to będę chciał jeszcze odbudować sklep. Okej, chcę odbudować na dziedzińcu sklep. Tyle pracy.
No a jak już... Okej, okay, bo to w tej chwili mam cały czas 50 szarych płaszczy i dlatego, że oni tylko najlepszych chcą rekrutować, to żadnych nie dostaję nowych. A potem ochotników wszystkich, kto będzie chciał, będę rekrutował. O, jakieś zadanie. Co? Ma jakieś misje? Okej, okay. Czyli z jeden z wieśniaków zadar z bandytami. Okej, okay, zajmij się tą misją. Mogę sprawdzić najpierw raport. No dobra. I nie mam chyba już za dużo kasy. Co prawda swojej żadnej nie wydałem, ale... Okej. Okay. Na dziedzińcu... Ogólnie... Mam 18 tysięcy. Jakie są fortyfikacje? Okej, okay, 25 tysięcy. O innej części. Okoliczne ziemie. Okej, okay, musimy poszerzyć szlak, tylko na to nas stać. I skoro nie stać nas na nic innego, to będę musiał pójść zbierać ludzi, rekrutować. Okej, okay, Kana już wróciła, zobaczymy jak poszło zadanie. Sztuk złota. O. Okej, okay, jaki jest raport? Bardzo dobre szkolenie. Bardzo dobrze. Zbrojenie i zbroja. Okej. Okay. To na razie nie będę budował nic innego i pójdę teraz rekrutować. Czyli w pierwszej kolejności będziemy szli do Highcliff. Teraz musimy znaleźć, myślałem, że tu gdzieś jeszcze były te, rudy. W pierwszej kolejności musimy pójść tutaj do Edario. Edario jest, zahaczamy jakiś haszcz. Edario jest płatnerzem albo zbrojmistrzem, teraz nie pamiętam. Płatnerzem. I tak, przyłącz się do mnie, w warowni jest bardzo dużo, Ankusamnicju i tak dalej. Dobrego gór... A, tak, po Kassandrę, czy Kalindrę muszę się wrócić. Okej. Okay. W złej kolejności to robię. Wrócimy się... Najpierw muszę pójść do portu Last. Okej, okay, po drodze spotkałem jakieś nędzarze i oni chyba będą chcieli ze mną walczyć. Wieręcza, mag, kapłan. Okej, okay, do portu Las. Czemu pytasz? Czy ja cię w ogóle znam? Kim ty jesteś? Czy myśmy się spotkali? Zróbmy to teraz. Okej, okay, pogadajmy ze sobą. Kim ty jesteś? Mira, elfka zwie się Szara, a gnom skięce to Oja. To szata.
Dranio? Spodziewałem się tam durnią, ona, ale dobra. Czemu nagroda za głowa? Tajemne bractwo, okej. Okej, a co wam po tym? Aha, oni, im zależy na ekwipunku, okej. Nie chcę tego robić, ale nie pozostawiacie mi wyboru. Tak? Czy coś przy... O ja, 3 FPS-y? Co się dzieje? Za mną! Okej, teraz już jest... Trzeba było wziąć nogi za was! Okej, czemu... Co? Czemu to się tak przycina? O, a teraz już jest normalnie. A teraz nie. Nie rozumiem tego. Okej, wszyscy już? Wszyscy nie żyjecie? Okej, coś mi się... Coś tu nie pasuje. Dobra, bierzemy wszystko. Za ciężar! Nie mogę się ruszyć! O, i teraz jest okej. Co to miało znaczyć? Wtedy, kiedy się poruszam, jest jakaś dupa. Nie, nieważne. Idziemy dalej do portu Last. Okej. Okay. Z tamtą lokacją coś musiało być, bo nam tam podczas poruszania się bardzo się zmniejszały FPS-y. No ciekawe dlaczego. No dobra, ale mimo wszystko to będzie wszystko na ten odcinek. Między odcinkami pójdę tutaj do Hiaila, jaskinie z kupcem. Hiailowi sprzedam rzeczy, które mam, śmieci niepotrzebne. Kalindrę wynajmiemy tutaj z tej karczmy, jak to się nazywa? Gospody Przymierza. Potem będziemy mogli wynająć Edario. W Forcie Lok wydaje mi się, że jest zbrojmistrz. Nie w Neverwinter, tam streganiarz jakiś. W Neverwinter jest Dickin. Wydaje mi się, że mogę jeszcze chyba wynająć Orlena, czy jak on tam miał, tego rolnika z zachodniego portu. No i zobaczymy, jak tam pójdzie dalej. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.